Gmina Iłów położona jest w centralnej części kraju. W odległości 35 km od Płocka, około 75 km od Warszawy i 90 km od Łodzi. Administracyjnie należy do powiatu Sochaczew w województwie mazowieckim. Serdecznie zapraszam Państwa do obejrzenia filmu o naszej przepięknej gminie. Gmina Iłów jest stabilna pod względem finansowym. Dochody gminy systematycznie rosną, podobnie również jak wydatki, w szczególności wydatki inwestycyjne. Najstarsza wzmianka historyczna dotycząca Iłowa pochodzi z 1224 roku. Oprócz niezwykłej nadwiślańskiej przyrody, gmina Iłów szczyci się również zabytkami. Świadczą o tym zabytkowe kamieniczki w Iłowie, kościoły w Iłowie, Giżycach i Brzozowie Starym oraz zabytkowa kaplica na cmentarzu w Iłowie. Świadectwem I wojny światowej są zbiorowe mogiły we wsi Obory w lesie na północ od Iłowa, gdzie pochowano wielu poległych żołnierzy podczas walk I wojny światowej. Śladami II wojny światowej są cmentarze żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku w Iłowie, Brzozowie Starym oraz Giżycach. W czasie II wojny światowej na terenie Iłowa została rozwiązana Armia Poznań po przegranej walce w sławnej bitwie nad Bzurą. Obecnie na terenie gminy Iłów zorganizowany jest trakt pamięci bohaterów bitwy nad Bzurą 1939, którym opiekuje się Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Na tym terenie można obejrzeć pozostałości obcych kultur, jak osadnictwo holenderskie nad środkową Wisłą, datowane na około 1760 rok i trwające do II wojny światowej. Jedną z najstarszych wsi w naszej gminie, przypominającej lata 20 ubiegłego stulecia, są Pieczyska Łowickie. Wąską uliczkę otaczają gęsto pobudowane drewniane domki z przepięknymi ogródkami pełnymi różnokolorowych kwiatów, krzewów i drobnych drzew owocowych. W słońcu, na ławeczkach, przesiadują starsi mieszkańcy, gawędząc między sobą. Najstarszym kościołem w powiecie sochaczewskim jest gotycki kościół pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła w Giżycach, pochodzący z 1439 roku. Oglądamy kaplicę rodziny Suskich, ówczesnych właścicieli Giżyc. Historycznym obiektem jest neoromański kościół o cechach neogotyckich pod wezwaniem świętego Andrzeja w Brzozowie, wzniesiony w 1857 roku. W Iłowie stoi późnobarokowy, orientowany kościół wybudowany w 1781 roku pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, fundowany przez Adama Lasockiego. Zespół pałacowo-parkowy rodziny Suskich. W miejscu obecnego pałacu stał dwór obronny, wystawiony w 1439 roku przez Pawła Giżyckiego, stąd też nazwa wsi Giżyce. W miejscowości Załusków znajdujemy zespół pałacowy rodziny Radoszewskich, w którym obecnie jest dom wychowawczy, dom na szlaku. Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie świadczy usługę zwaną książką na telefon. Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie jednoczy wszystkie dzieci gminy, jak i ich rodziców na różnych występach artystycznych. Są tutaj sekcje taneczne, wokalne, malarskie czy też aerobiku. Dzieci rywalizują w licznych konkursach, a także wyjeżdżają na różne wycieczki krajoznawcze. Gmina Iłów posiada przepiękny kompleks sportowy w postaci hali oraz boiska Orlik. Działają tu sekcje piłki nożnej Unia Iłów, piłki ręcznej, tenis stołowy i tenis ziemny. Dzieci szkolne wyjeżdżają na pływalnię Orka w Sochaczewie. Po zmaganiach sportowych można zregenerować się w saunie. Na terenie gminy w rejonie wsi Krzyżyk Iłowski zlokalizowano i udokumentowano złoża surowca ilastego barwy szarej i szaro-brązowej,
stanowiącego podstawę do projektowania zakładu ceramiki budowlanej. Gmina jest otwarta na wszelkie inicjatywy gospodarcze. Znaczący dochód czerpie gmina z transportu międzynarodowego. Na terenie gminy usytuowane są silne przedsiębiorstwa spedycyjne. Najlepsze gleby omawianego obszaru to czarne ziemie pszenne, bardzo dobre klasy drugiej. Są wytwarzane z glin ciężkich lub średnich, czasami zalegających na iłach. Mają bardzo korzystne warunki wodne i powietrzne. Wyróżniają się wysoką żyznością i są łatwe w uprawie. Świetne warunki klimatyczne, czyste powietrze, dobra gleba sprzyjają rozwojowi rolnictwa, sadownictwa oraz warzywnictwa. Są tu sady jabłczane, czereśniowe, plantacje borówki amerykańskiej oraz malin. Na obszarze gminy występują też ukształtowane przez wodę 4 stopnie tarasowe. Tereny zlokalizowane wzdłuż brzegu to tereny zalewowe, a oddzielone od koryta wałem przeciwpowodziowym. Charakterystycznym elementem krajobrazu w korycie rzeki są piaszczyste łachy wyniesione ponad powierzchnię wody. Chlubą gminy w miejscowości Pieczyska Łowickie jest dom przypułkowy o obwodzie 643 cm na wysokości 130 cm. Lesistość gminy jest niewielka i stanowi zaledwie 12% całego obszaru. Większość lasów leży w części północno-wschodniej. Północna część gminy przylegająca do Wisły stanowi obszar chronionego krajobrazu i jest otuliną Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Z drugiej zaś strony przed polem Puszczy Kampinowskiej. Do zwartych, dużych kompleksów leśnych należy zaliczyć Uroczysko Rzepki, gdzie w wydzielonym rezerwacie występuje między innymi siedlisko Bociana Czarnego oraz uroczysko Gilówka i Załusków. Tu występują najstarsze drzewostany. Na terenie uroczyska Rzepki można spotkać drzewa w wieku 80 i 100 lat. Wielka różnorodność gatunkowa ptaków zamieszkujących Międzywale wynika ze znacznego zróżnicowania środowisk nieuregulowanej Wisły. Wyspy w różnym stadium rozwoju i udziale roślinności. Od piaszczystych ławic, często zmieniających swoje położenie w nurcie rzeki, aż do stałych wieloletnich wysp porośniętych wysoką wikliną i starymi drzewami są miejscem gnieżdżenia się blisko 200 gatunków ptaków. Spotkać tu można ginące gatunki roślin i zwierząt, m.in. bielika, kormorana czarnego, pustułeczkę, podróżniczka, bobra europejskiego, wydrę i inne. Do najczęściej widzianych zwierząt zaliczymy bociany, łabędzie, żurawie, czaple białe i siwe, sarny, jelenie, łosie i dziki. Główną atrakcją turystyczną gminy Iłów jest obszar chronionego krajobrazu. Kontakt z naturą zapewniają obiekty agroturystyczne oraz przystań wodna. Można tu zanocować, pooglądać ptactwo, uczestniczyć w wycieczkach rowerowych i spływach kajakowych. Na odcinku Wisły przylegającym do gminy utworzone są faunistyczne rezerwaty przyrody. Kępa Rakowiecka o powierzchni 120 hektarów, Kępa Antonińska o powierzchni 475 hektarów i Wyspy Zakrzewskie o powierzchni 310 hektarów.
Niewątpliwie największą atrakcją lata jest przystań wodna, zawody kajakowe oraz święto otwarcia lasu na Hubertówce, gdzie mieszkańcy biesiadują, tańczą, występują lokalne zespoły młodzieżowe oraz seniorów. Każdego roku na pożegnanie lata organizujemy koncert disco-polowy, zapewniając rozrywkę dla paru tysięcznej publiczności. Proszę Państwa, zapraszając Państwa do gminy Iłów, można stwierdzić, że mamy wiele atutów. I o tym trzeba mówić, bo dlatego, że piękne tereny nadwiślańskie są tak zwane wypoczynkowo-rekreacyjnie. Trzeba Państwu dać taką możliwość, żeby można spłynąć kajakiem. Można, proszę Państwa, pojeździć ścieżkami rowerowymi, które są położone w pięknych terenach nadwiślańskich. I to jest też atutem właśnie tak zwanego spokojnego, weekendowego wypoczynku. Ale proszę Państwa, mamy też przepiękne tereny położone nad południowej części, położone w południowej części naszej gminy, które są wysokogospodarczo nastawione na wysokotowarowe gospodarstwa sadownicze, ogrodnicze. I tutaj produkujemy zdrową żywność, gdzie w tym naszym wieku XXI jest trudno nieraz znaleźć zdrowe owoce, warzywa. A my możemy się pochwalić tym i to jest bardzo ważne dla nas, ale jest też ważne dla tych Państwa, którzy przyjadą nas odwiedzić.